Dzień dobry, ja jestem Nerwarien, a przed Państwem rework Swaina. Swain aktualnie jest na serwerze PBE, serwerze testowym. Ten Swain zostanie zreworkowany dopiero za 2 tygodnie, czyli 7 lutego to już będzie. Będzie on na serwerach, także pokażę Wam, co zamierzają z nim zrobić. Oczywiście pamiętajcie o tym, że oni mogą jeszcze tutaj kombinować z nim, więc to nie jest jak gdyby finalny Swain. Znaczy być może tak będzie wyglądał i w ogóle liczby i tak dalej, ale może się jeszcze zmienić, także weźcie uwagę na to po prostu. Nagrywamy na streamie, stream się wita. Zostawcie kciuki, suby. Życzę miłego oglądania. No tego Swaina już jakiś czas temu zapowiadali, że będą go reworkować. Rzeczywiście rework jest. On był jeszcze, zawsze jest rozpiska, kogo tam będą chcieli reworkować następnego, ale nie pamiętam kogo teraz mają reworkować następnego. Ktoś pamięta czat? Pomóżcie mi. Widziałem to zdjęcie, ale teraz kurczę nie pamiętam. No i zaraz będzie. Tego Swaina, patrzcie w ogóle na tego, na jak wygląda. Strasznie przypomina ojca Malfoya z Harry'ego Pottera. Strasznie, strasznie. Ciekawie. Zagrałem tylko chwilę na tym, na sandboxie. I ciekawy, ale kurczę, kurczę, nie wiem. Właśnie, Irelia mają coś ruszać, rzeczywiście. I Atroxa? Chyba Atrox. Tak, chyba tak było, no. Atrox i później Irelia bodajże. Tak, jest jakaś strona, na której zawsze to jest. Jezu, Kha'Zix z Ignite'em i Smite'em. No to jest PBE i tutaj, no, różnie to bywa, że tak powiem, z zawodnikami, na których gramy. Ale zaraz wam wytłumaczę, co się zmienia, bo wszystko się zmienia tak naprawdę. Znaczy, RK jest powiedzmy podobna, bo cały czas leczy i zadaje obrażenia wokół nas, tylko masz taki wybuch wokół siebie. Tak to reszta umiejętności jest totalnie inna. Tak, jest totalnie inna. Znaczy, powiedzmy, że W przypomina trochę Q, ale nie, no nie do końca, bo ma ogromny zasięg. Pasywka jest totalnie inna. Chociaż mamy niby zwrot many na Q, tak jak było wcześniej na pasywce, więc jakoś to tam władowali. Zagramy tak standardowo. Na midzie sobie zagram. Co do tego, gdzie tego Swaina będziemy mogli grać, myślę, że na topie, na midzie, może na Hama, na tym, na dżungli można by go było się też wepchnąć. Strasznie Wladimira przypomina. Ma taką łapę czerwoną, bo to jest związane z naszym E. Pokażę tutaj Ctrl 1 i tak dalej. Jakie ma animacje? Okej, karmi kruki. Miło z jego strony. Ctrl 2. Strasznie Wladimira przypomina, no. I tego Malfoya totalnie przypomina. Okej, taniec. Jest beka ciśnięta. Okej, tyle. Dobra. Umiejętności. Na pasywce mamy dwie opcje. Po pierwsze mamy coś takiego jak soul fragmenty. Tutaj widać takie 5 kropek. I te soul fragmenty są związane z naszym ultimate'em, o którym za chwilę. Pasywka. Na początek możemy, jeśli jakiś z waszych teammate'ów zagra Stuna, Snera, ogólnie TC, to możemy gościa przyciągnąć do siebie. Taki ciekawy mechanizm. Tutaj też cały czas te kruki się wokół niego w ogóle pokazują. Na różnych miejscach się dają. Tutaj dostanę jakieś. Nie wiem, jakie są miejscówki. Także to jest jedna sprawa. I dodatkowo też tam damage dostajemy. Jeśli się uda nam właśnie kogoś przyciągnąć. Wezmę Q. Znaczy będziemy maksować Q. Dalej, z soul fragmentów. Te soul fragmenty dostajemy właśnie albo za pomocą tego przeciągnięcia ziomka, albo za pomocą, jak zabijemy jakiegoś czempiona, albo zginie wokół nas. To dosyć. Wow, fajnie wygląda na tym, bez skina. I ten soul fragment wypada i dostajemy też HP. Zależne od naszego HP. Im więcej mamy HP, tym więcej będzie nas leczyć. Ty, fajnie wygląda. Na skinie wcześniej sobie sprawdzałem, to inaczej wyglądało. No jest spoko na tym, muszę przyznać. Jest kruk. I maksymalnie. To był jakiś dziwny lag. Maksymalnie możemy mieć 5 soul fragmentów. Im więcej soul fragmentów, będzie więcej obrażeń z naszej R-ki. Ale R-ka to za chwilę. I tyle pasywka. O, zasięg jest ograniczony. Teraz Q, to które wypuszczam. Zagrywamy takie 5 po prostu pocisków przed siebie. Jeśli zabijemy przeciwnika, zwraca nam many. 3% z naszej many za każdego tam właśnie. Za każdy cel po prostu. Dalej, jeśli trafimy w jedną osobę ilość tam, znaczy no, większą ilością boltów, no to też zwiększa się ten damage. Bo jeśli nie będziemy tak super blisko, raz wam to zaprezentuję, mam nadzieję.
to możemy, wiecie, jak jesteśmy przytuleni do gościa, to możemy 5 voltów w jeden cel władować, co nie? Tak jak starym Gravesem po prostu się grało, bym powiedział. I teraz to zrobię. Tyk. I wszystkie wchodzą w to, jest ten damage też zwiększony. I tyle z tego kół, tak naprawdę, no. A tylko w jeden cel to wchodzi, także nie ma, wiecie, przeszywania. Tylko pierwszy cel dostaje i tyle. Kane chce do mnie przejść, zapraszam serdecznie. Oj, myślałem, że więcej trochę zadamy. I tyle to Q nam daje. A, okej. Mam taki zasięg? Nie byłem pewny, jaki to ma zasięg. Dobra, nie ma co go gonić. Teraz na szybko, które przed chwilą zobaczyliście. Zerknijcie sobie na mapę teraz. Mamy zasięg na 3500 zasięgu. Stawiamy takie oczko właśnie, które daje nam wizję. I po kilku tam. Po 2,5 sekundy? Nie, no po krótkiej chwili. Nie jestem pewien dokładnie ile to jest. Jest wybuch, zadaje obrażenia. Zgarniamy soul fragmenta z niego i mamy na nim wizję. Tak działa nasze W. Ciekawe, dlatego też trochę podobne jest do poprzedniego Q niby, no bo jest jakoś tam zasięg. Jest jakieś AOE i jest jakiś tam slow. Dlatego takie porównanie zrobiłem. I tyle. Tak działa. Ciekawe, mi się podoba osobiście, bo nawet wiecie, będzie można facecheckować dzięki temu. No nie facecheckować, nie będziecie musieli facecheckować, tylko właśnie będziecie mogli sobie zerknąć na coś, na przykład pyk. Chcemy zobaczyć, czy tu ktoś jest. Dajemy W. Nie ma gościa. No i spoko. Wydaje mi się, że to ciekawa umiejętność, muszę przyznać. Całkiem w porządku. Tyle z tego W. No i ten soul fragment właśnie też daje, o którym powiedziałem. I teraz E. E wypuszczamy przed siebie. Za chwilę to E do nas wraca. I jeśli wraca i damy prawy przycisk myszy na gościa, to możemy go do siebie przesunąć i dać mu snera na 1,5 sekundy. Przed chwilą też próbowałem zagrać, ale nie miałem zasięgu. No, nie byłem pewny zasięgu tego po prostu. No i zaraz się postaramy to zagrać. Magiczne obrażenia oczywiście zadajemy. Przeliczniki z tego co pamiętam były 0,4 na Q, 0,35 na W. Na E były jakieś takie bardzo małe. I na R-kę też były jakieś w miarę małe. Wydaje mi się, że Q jest najbardziej zdatny do maksowania. Chociaż to maksowanie E też by chyba nie było głupie, bo z tego co pamiętam, za pomocą poziomów dużo dostajemy damage'u. Okej, ma slowa. Było to przesunięcie. Okej, no ale nie do końca wyszło. Jakbym tego sobie zażyczył. I za chwilę będziemy mieli właśnie naszą R-kę. O co chodzi? Czemu pinguje? Nasza R-ka nie kosztuje w ogóle many. Co ciekawe, zmieniamy się na 12 sekund w formę jakąś tam no, silniejszą, po prostu tak jak to było wcześniej. Zadajemy obrażenie wokół siebie, leczymy się z tych targetów, którym zadaliśmy obrażenia. Jeśli wyssiemy 150 HP. Ej, znowu jakiś dziwny lag. Powinienem to przeszować od razu. Albo dać zonie. Cholera, mogę zagrać zonie. Ale sfailowałem. No wcześniej. Dobra, cofnę. Dam sobie TPK. Pogram ze spellbookiem. Także no, po 150 HP możemy wykastować drugą umiejętność, która nazywa się Demon Flare. Jest to wybuch po prostu wokół nas. Tak bym zrobił, ok. Niech będzie. Jeszcze pinka bym wziął. Dobra. Nie zdążyłem. Mogę dać W. No ogólnie mogę to lepiej zagrać, to prawda. I ten Demon Flare działa na zasadzie, że wokół nas po prostu zadajemy obrażenia. I im więcej mamy tym właśnie tych soul fragmentów, których możemy mieć 5, tym większe obrażenia. Za każdy tam fragment dostajemy 45 plus 8. To się zwiększa oczywiście z poziomami i z naszym AP. O, nie zadałem punktów R. Aha, dobra, nieważne. Teraz jest okej. Nie zadałem punktów R wtedy? Dziwne. No było dziwne. Jest to niemalże pewnie, że dałem ten punkt. I tyle. I tyle z tego Swaina. Tak działa. Zastanawiam się, czy to kurde będzie dobre, bo tak jak mówiłem na początku, wydaje się ciekawy. Ale nie wiem, czy będzie na tyle
Grywalny, oj. Nie, ten wracający nie złapał jej. To Swain. Chwila, powiedziałem Wladimir? Powiedziałem Wladimir? No jeśli powiedziałem, to przepraszam. No jest bardzo podobny do Wladimira. No nie wiem, wygląda niemalże, kurczę, identycznie z tą peleryną i w ogóle, nie? Bo też 80 many kosztuje nasze Q. I patrzcie, jeśli 3 miniony weźmiemy, to zwraca nam się cała mana. Ojoj, shit, pani Kane, co to ma być? Okej. To było trochę za bardzo, do przodu zagrałem. Muszę się przyznać. Mógłby to W chyba częściej w ogóle w nią tak sobie po prostu rzucać, mam wrażenie. Nawet żeby ją straszyć, czyli te są fragmenty muszę też zbierać. Do mojego ultimate'a. O, mogę przesunąć. Tu się zastanawiałem właśnie, czy E drugie, czy W drugie. Kurczę, nie wiem. No będę brał E drugie, ale nie wiem, czy maksowanie W drugiego też nie ma sensu. A, zagramy R-kę, żeby pokazać. Teraz też tutaj jest to ładowanie. Chwila, i to jest ten wybuch. Tak to działa. Tak to właśnie działa. Kurczę, nie spróbowałem zrobić tej z mojej pasywki z przyciągnięciem. Jak Morgana dała Q. Trochę żałuję, ale spoko. Będzie jeszcze okazja, żeby to zaprezentować, mam nadzieję. No to był tak nie za wiele many daje. Czyli nie za wiele daje. Cofnę. A, bez Bradawage po prostu. Zabrali mu tego Ruta na W. No tak, ale masz Ruta na E. Masz Ruta na E. Cały czas to przyciągnięcie jest. I tak samo na pasywce masz też przyciągnięcie. Ale nie jest to Rut. To jest tylko przyciągnięcie. Tu jest jeszcze slow. No tu nie ma akurat żadnego CC. Kurczę, ciekawe, ale nie wiem czy to jest. Czy jest mocniejszy niż aktualny Strain? Ale wiadomo, nie wiem, znaczy jak oglądacie zawsze moje reworki, czy jakieś tam nowe postacie, to wiecie, że ja nie jestem w stanie dobrze ocenić czegoś nowego. Zazwyczaj się mylę, więc no, nie ma co się chyba mnie słuchać. Nie wiem, ja mam wrażenie, że nie będzie aż taki super grywalny, ale ja się bardzo często mylę, więc... Być może znowu się właśnie mylę. 32 dostajemy, 80 kosztuje. To jest kurczę mocne akurat, muszę przyznać. Bo do Rendlinga dostajemy jeszcze 4 dodatkowe many. Nie wiem, czy to nie jest za dużo. To 3%. Nie wiem, czy tego nie zmniejszą do 2% na przykład. Tak bym to widział. O, u mnie. Te wariacie. No chodź. Jak się chciałeś przywitać? Skoczy. Jestem powolny. O, dostałem buta. No, przez tą ścianę. O, nie może przeskoczyć. Dawaj, Jarka. Zsiemy gościa. O, nie! Dobra. Ta Jarka też na E Wladimira, prawda? Strasznie, kurde. Za bardzo to przypomina Wladimira, masakra. To Q mi się bardzo podoba. Fajnie zrobione. Moim zdaniem. Pół też jest spoko. Do tego E tak. Do tego E też tak jestem średnio przekonany, nie wiem. Mały damage. No. Nie ma jakoś tak super bardzo właśnie damage'u. Nie jest to jakiś taki burstowicz, ale no wcześniej sobie też nie miał jakiegoś super damage'u, nie? Tylko był takim irytującym gościem z Kha'Zix. Podchodzę. Ma skok. Poczekam na jego skok i dopiero wtedy zagram W. Został slowa. Ale ładnie. Jego blue możliwe, że stoi. Postawię sobie tego. O. Bardzo bym prosił. A, to tylko działa na czempiony. O cholera. Nie, zabrał mi blue. Gnoju, oddaj blue.
A, mogę go przyciągnąć. Okej, mogę go przyciągnąć. O, shit. Uwaga. Dobra, ja sobie wrócę do bazy, sobie steleportuję, nie? Co ja bym chciał tutaj grać? Na tym build'a w ogóle nie myślałem. Nie wiem, czy... What was that? A nie wiem, wezmę maskę. Nie mam pomysłu w ogóle, jak to budować. Więc zrobię tak, jak było kiedyś. Aj. Edzie, ma tylko na czempiony? Enemies hit. Ej, czekaj, powinno działać na miniony. Czemu nie działa na miniony? Ha, dziwne. Teoretycznie powinno działać. No, ale nie działa. Głupie. Splash Art ma taki samo co E. Ty, no w sumie jest bardzo podobny rzeczywiście. I podobnie działa co... Znaczy nie. Znaczy no, no wysyła niby tą łapę, nie? By ta wraca. Okej. Okay. Ciekawe jestem, jakby maksować E jako pierwsze. Tylko, że root się nie zwiększa, no. A obrażenia w miarę rosną. O. No nie wiem. Swain Malfoy się powinien nazywać? No. Strasznie jest podobny, no. Żeby znowu nie było jakichś pozwów. Że ten aktor pozwie Riot Games, tak jak było z tym piłkarzem. Dla skitu, no. Ej, kurde, na moim fejmie zrobiliście postać. Dostajemy więcej tego HP niby. Drain damage większy, drain heal większy, damage per soul większy. Okej, okay. Co oni już nie grają? To jest to PB właśnie, kurde, głupie. Boom. Ach, piękne. Dostałem od razu tą DR-ki dostałem. Jakim piłkarzem? Co? Nie widzieliście odcinka o mnie na YouTubie? Z piłkarzem? Który pozwał Riot Games? Wstydźcie się. Wstydźcie się. W ogóle bardzo mały kuda mamy na tym kół. 2 sekundy. 85 many kosztuje na maksie. Kurde, nie wiem czy nie powinno więcej kosztować. Jak weźmiemy na 3 minionach, czyli na 3 casterach, które zawsze dostajemy na linii, kastujemy sobie za free to cool. Ach. Kurczę, nie wiem czy te mana koszty i w ogóle. Kurczaki. Zobaczymy, jak ten swoje by działa. Aha, jeśli chodzi o zonie i erkę, to działa. Działa, działa, działa. 45% CDR-ów i bym miał kół co 1,5 sekundy, ty no. Właśnie. Jakby to robić jakieś Morello. To żeby było git. Aha, równo jak coś gram takie. Takie coś pykam. Gdzie są kruki? No masz tutaj kruka. Zawsze są obok niego. Ta, są kruczki. Się pokazują wokół ciebie. To jest spoko, ale podoba mi się. Ale ten motyw z jego ręką mi się osobiście bardzo podoba. Ta łapa, patrzcie, czerwona. Na innym skinie jest zielona. I pewnie jest niebieska jeszcze na tym lodowym, czy tam zimowym. No nie, jak to jest, kolory poddali się. Biało. No jest spoko. Przedstawiłem wszystko, jak ten Swain działa. Może jeszcze bym jakąś jedną gierkę zagrał nim, także po prostu go... A wiecie, pokazać w boju, no bo tutaj nie za bardzo niestety było jak go pokazać. Szkoda. Ale pokazałem co robią umiejętności, tylko no właśnie w teamfighcie nie nic. Się go nie udało pokazać, ale tak jak mówię, myślę, że jutro. Co mam jutro? Czwartek. No może jutro bym po prostu sobie jeszcze na to PBF bił i go rzeczywiście potestował. Ale przedstawienie postaci jest, także dziękuję za obejrzenie. Zapraszam na streamy, inne filmy na YouTubie i życzę wam miłego dnia. Bye, bye.